Pamiętam, że dwie bramki strzelone, trzy punkty zdobyte przez zespół, pokonany rywal w meczu derbowym, no chyba nic lepszego się nie mogło ci zdarzyć. Przełamujemy tą niemoc, którą mieliśmy od kilku spotkań. Podeszliśmy naprawdę z dużą determinacją do tego spotkania, z chęcią zwycięstwa, ze sportową złością taką i to przyniosło rezultat w postaci korzystnego wyniku. Trzy bramki strzelone, szkoda tej jednej straconej, ale no tak jak wiadomo, jak mówi piłkarskie porzekadło, zwycięstwo się nie sądzi. Na ten mecz czekaliśmy całą rundę, podeszliśmy, tak jak mówiłem, do niego bardzo dobrze i te małe derby Radomia są po naszej stronie. Na tym poziomie może ta okręgówka, nie widać tego po nazwie, bo to jest Liga Okręgowa, ale naprawdę tutaj poziom sportowy jest dosyć wyrównany.
piłkarsko Zamłynie też potrafi grać i chwila dekoncentracji kosztowała nas bramkę, ale no najważniejsze jak reagujemy, tak? Jak to mówi trener Kasperczak, reagujemy pozytywnie i udaje nam się strzelić bramkę na 2-1. Ostatnia bramka to jest takie też trochę chwila dekoncentracji rywala, otworzyli się za bardzo potrafiliśmy to wykorzystać, wygrywamy dzisiaj, uważam, że zasłużenie. Dziękuję zespołowi swojemu za walkę przede wszystkim i za to, że potrafiliśmy właśnie przełamać się w tak ważnym meczu. Jesteśmy Beniaminkiem, musimy jeszcze się tej ligi trochę nauczyć. Trochę jeszcze więcej pokory, trochę zimnej głowy i trochę tej nauki na pewno w przyszłym sezonie będzie lepiej. Panie trenerze, tak na spokojnie po meczu. Jak pan oceni to małe derby Radomia? No myślę, że wygrała drużyna lepsza, bardziej zdeterminowana do tego, żeby wygrać. Niestety w tym meczu zagraliśmy 50% tego, co potrafimy grać, a niestety 50% to jest trochę za mało w takim meczu, jakim są derby. A co zdecydowało o przegranej, to tak można powiedzieć, że w końcówce? Myślę, że podejście mentalne do tego. Mieliśmy sytuację taką, że pierwszą połowę zupełnie przespaliśmy, w przerwie padło trochę ostrych słów, chłopcy ruszyli, wyrównaliśmy. Myśleliśmy, że już mamy mecz pod kontrolą, niestety wróciliśmy z powrotem do tych złych schematów grania tylko od tyłu. No i niestety to się później mściło, dostaliśmy bramkę. Trudno. Czy na Beniaminka miejsce 6-7 to jest dobrym wynikiem? Na pewno niezadowalającym, bo można powiedzieć, że dobrym, bo utrzymaliśmy się bez problemów w okręgówce, natomiast naprawdę jest to miejsce niezadowalające, przynajmniej mnie, bo ta drużyna miała możliwości i potencjał do tego, żeby być na pudle w okręgówce i myślę, że wtedy to byłby sukces. Natomiast miejsce w środku tabeli to jest taki wynik na alibi, bym powiedział.